Uwaga, następny odcinek. Witajcie w kolejnym odcinku Paweł Live. Tak jak zapowiedziałem, dalej kręcimy na tle szafy. A dzisiaj coś dla kierowców. Zapraszam. Ci, co jeżdżą samochodami, wiedzą o tym najlepiej, bo ci, co nie jeżdżą, też o tym wiedzą, ale może trochę mniej, że samochód tankować trzeba. Nieważne, co tankujemy, czy benzynę, czy ropę, czy jeździmy na prąd, a może na wodór, trzeba to zatankować, bo inaczej nie pojedziemy. Rosja. Jest to krajem specyficznym. W zasadzie to do końca nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest kraj, czy to jest stan umysłu, ale to, co zobaczyłem w internecie, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Zapłatki się zaprowadzą. Zatankować trzeba. Ale... No trzeba zaprowadzić sobie. Po co w ogóle ta babka wyciągała tą zapalniczkę, zapałkę, na tym co jest, nie widzę. I wszystko byłoby w porządku, żeby nie stała przy dystrybutorze. Co ona chciała tam rozgrzać sobie ten drzew, on jej zamarzł, nie mógł go włożyć, to że widzimy, że pistolet już jest włożony. Wow, ogień, to jest taki dziwny, że jak będę tam szperał przy paliwie ogniem, to się zapali. Także generalnie też gratuluję tej osobie, która to nagrywała. Zapewne to było, się samo nagrywało z wideorejestratora, ale gratuluję reakcji po prostu, że on od razu szybko wycofał i spieprzył. Pewnie sam bym tak zrobił, tylko z tą małą różnicą, że ja bym gdzieś odjechał i samochód postawił dalej, ewentualnie wrócił, zaczął gasić to, co ta babka zrobiła. No nie wiemy, bo film się urywa, co zrobił dalej nasz kierowca. Niemniej, dalej utwierdzam się w przekonaniu, że do Rosji nie chciałbym pojechać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że taka seria mojej opinii na temat różnych filmików w internecie Wam się spodoba. Zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania. Do zobaczenia w następnym odcinku.